Cześć, ja jestem Pixpro, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na naszym serwerze. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym pójść na kopanie rud. Bo mówiliśmy się, że za wszystkie rudy możemy sobie kupować, nieważne jaka to ruda. Ja słuchajcie, tutaj sobie wszystkie rudy posegregowałem, wam pokażę. To jest wszystko, za co można kupować. Na razie oprócz, na razie jeszcze nie mam węgla i nie mam, no tutaj jest pusta skrzynka, tu też nie mam węgla i nie mam miedzi, więc dzisiaj chciałem, kilof nie jest dobry, chciałem się wybrać na, no na jakieś kopanie. Tylko tak, my sobie weźmiemy o ten nasz kilofik. Co prawda, no nie chciałbym go za bardzo psuć, ale no trzeba to zrobić, bo ten nie jest dobry. Więc tak, trzeba sobie odłożyć jakieś tam siekiery. To też sobie na razie odłożę. Dobra, bo ja idę do tego słuchajcie, naszego pierwszego kanionu tu kopać. No po prostu do kanionu, żeby wam pokazać, o co w tym chodzi. Już pewnie wiecie, o co w tym chodzi, ale chciałem sobie też nakopać trochę miedzi i trochę właśnie węgla. Dosyć blisko tego kanionu. Po prostu sobie każdą rudę będę wykopywał, którą zobaczę. Potem to odłożymy do skrzynek, w którym będziemy właśnie trzymać nasze pieniądze. Dobra, ten kanion, z tego co wiem, powinien się tu zaraz zaczynać. Nie mam, jak widzicie, dużo jedzenia, ale no nie przygotowałem sobie nic. Dobra, tu jest ten nasz kamień. Dobra, zejdziemy sobie ładnie wodą. Cyk. No i dobra, tu już widzę trochę miedzi. Miedź oczywiście też można. Dobra, tylko zobaczę, czy fortuna działa na miedź. Wykopię 2. Dostałem 9, tak, na pewno działa. A miedź też się przyda, bo za nią też możemy rzeczy kupować. Dobra, cyk. Dobra, teraz się tu trzeba dostać. Cyk, już mamy, widzicie. Prawie stak miedzi w chwilę. Dobra, tu jest kolejna miedź. I podpiszę bloki. Cyk. No i dobra, wydobujemy to. Dobra, tu jest kolejna miedź. Kurde, nie mam już bloczków. Cyk, jestem. Ale ten kilof jest szybki. Kurde, co to za cofanie. Nie, nie wiem. Jakie tu mam w ogóle enchanty? Dobra, dosyć fajne. A, mogę go naprawić, to dobra. Dobra. Tu mamy kolejny węgiel. Brakuje tu nam wydajności 5 na tym kilofie. I żeby był po prostu nederytowy. I widzicie, jak już leci jak spiki, już się kilof naprawia. Więc chciałbym wrócić z nowym kilofem. Dobra, tu jest jakaś jaskinia, sobie później tu wejdę. Dobra, chyba nawet teraz mogę wejść. Dobra, się najeść najpierw jeszcze. Dobra, no i widzicie, mamy kolejny węgiel. Się też kilof naprawia. Ja mniej ekspa dostanę, ale będę miał za to już nowy kilof. Nieruszony.
Cyk. Dobra. Ja prawie tu wpadłem, ale to jest dużo węgla. Dobra, idę tamtędy. Też tam jest miedź od razu. A ja każdą rudę biorę. Bo każda jest coś tam warta, no. Co prawda, miedź i nether to nie jest to samo. No ale... też to jest kasa. O, kolejny. I widzicie, ile już kasy mamy. Dosyć sporo. Dobra, teraz musimy przejść na drugą stronę. I kolejna ruda wlatuje. O, jeszcze żelazo. Żelazo jest na pewno więcej, większą ma wartość niż miedź lub węgiel. Dobra. Idę teraz tutaj. No, tu nic nie ma. Jest. Dobra. O kurde, prawie spadłem. Też w sumie... rozestrzelę sobie go, żeby mi nie przeszkadzał. Dobra, tu jest dużo węgla, to sobie ten węgiel zbiorę. Dobra, żeby ten cały węgiel zebrać. Węgiel też się nam przyda do pieca. Bo słuchajcie, mogę wam zdradzić plany. Przygotowuję się do robienia willi. Już mogę wam... O, antezyt, czy tam antetezyt. Nie. Dobra, nie wiem, jak to się nazywa. Dobra, najpierw go obiję. O, nawet go zabiłem. Dobra, tutaj nie schodzę. Idę tutaj, bo tu jest kolejny węgiel. Który oczywiście sobie wezmę. No diaksy, słuchajcie, mają niederyt największą wartość. No ale tego mi się nie chce iść w dzisiejszym odcinku i szukać. Kolejny zombiak. No i słuchajcie, poza odcinkiem chciałem sobie przywieźć jednego villagera. Już jak sobie była noc wtedy i on już stał sobie, słuchajcie, obok tego naszego domku, ale się tam zombiaki zrespiły i go zabiły. Więc gówno było, bo już moglibyśmy mieć kolejnego siomi stąd. Kolejnego villagera. Dobra, teraz tu. Ojej. Dobra. Tak. Ile tego tu? Ja cię zaraz... Jak on z tego dostrzeliwuje? Ja cię zaraz, gościu, wyjaśnię właśnie. Creeper, wybuchaj. No, zabiłem go. Chciałem, żeby mi wziął te zombiaki i zabił.
Dobra, to ja teraz. Nie. Nie mówcie, że mi się siekiera zepsuła. Kurde. To z czego mam je teraz bić? Z łopaty? Z kilofa? Dobra, to chyba... Trzeba będzie się niedługo zwijać. Ile też? No nie, no wyku, mam bardzo dużo jeszcze miejsca i mógłbym tego dużo jeszcze zabrać ze sobą. Dobra, tu już nic nie ma. Dobra, muszę się najeść. Dobra, tu mamy kolejny. Dobra, myślę, że jakby zrobić wydajność piątkę, to ten kilof już by mógłby być nederytowy. Bo na razie jeszcze jak ma wydajność 4, to nie chcę go robić. O, słuchajcie, tu były nasze pierwsze diaksy. W tym miejscu właśnie. To jest super miejsce. Dobra. Myślę, że jak już nie mam nic do obrony, to zobaczcie. To jest dzisiejszy odcinek, da nam się wziąć. Ja poza odcinkiem sobie wrócę i się widzimy na miejscu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już niedaleko. Już przy bazie. Nie no, ja nie mam czym zabić tych mobów. Dobra. Słuchajcie, kilofa zeszło 4 użycia. No, nie jest to dużo. No i dobra, trzeba sobie będzie ten węgiel, żelazo i miedź włożyć do skrzynki. Dobra, najpierw lecimy z żelazem. Tutaj. Dobra, tu już jest rzecz, tu już jest też chyba są. Tu sobie węgiel, słuchajcie, wrzucę. A tu sobie miedź będzie siedziała. No i cyk. No i dobra. No i myślę, że wam omówiłem to w dzisiejszym odcinku. Więc myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.